Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. Kochani, przekworzę wam najserdeczniejsze chrześcijańskie życzenia i pozdrowienia ze zboru Elim w Żorach. Niech was Bóg błogosławi. Czy ktoś mnie pamięta? Jest ktoś, kto mnie jeszcze pamięta? 31 lat temu na tej sali Bóg zrodził mnie do królestwa. Muszę wam powiedzieć, że to było piękne, cudowne przeżycie. Doświadczyć Bożej obecności w tym miejscu. Pierwszy raz doświadczyłem Bożej obecności mając 10 lat. Zupełnie w innym miejscu. W drodze, w mieście Żory. I potem po 6 latach, kiedy myślałem, że w kościele tradycyjnym znajdę tą Bożą obecność. Kochani, poszukiwałem i nie znalazłem. Aż Bóg tak sprawił, że przyjechaliśmy do Ustronia. Wchodząc po tych schodach, brzmiało wtedy uwielbienie. Bóg dotknął się mojego serca. To było to samo przeżycie, które miałem 6 lat wcześniej. Płakałem jak bóbr. Miałem świadomość swoich grzechów. Wiedziałem, że potrzebuję Boga Zbawiciela, który może zmienić moje życie. To się stało tutaj. A potem po kilku miesiącach stanąłem tutaj i z podobnego jak ten mikrofon mówiłem do zgromadzonych tu ludzi o tym, przepraszam, jak Bóg zmienił moje życie. Dlatego pytam, czy ktoś mnie jeszcze pamięta. Bo to było niedawno, tak? Tylko 30 lat. Jak wiele w waszym życiu się przez te 30 lat zmieniło, bracia i siostry. Niektórzy nawet 30 tu nie mają, jak widzę. Wszystko przed wami. Ale Bóg jest dobry. Cieszę się, że niektórych pamiętam. Tak, patrzę tutaj. Niektóre twarze jeszcze pamiętam. Bóg jest dobry. Potem, chyba to był 89 rok. Stanęliśmy tu jako grupa z Żor i położyliście na nas ręce. I wysłaliście nas do domu, tak? Tego tymczasowego domu. I tam w Żorach mogliśmy tworzyć społeczność Kościoła i dalej to czynimy. Słuchajcie, dalej tam jesteśmy. Bóg jest dobry, amen? Słuchajcie. Macie ładną kazalnicę. Muszę powiedzieć, że ktoś musiał się nieźle napracować, żeby ją do tego stanu i połysku doprowadzić. I z nami jest tak samo, bracia i siostry. Na początku to trzeba twardych narzędzi, żeby zmiękczyć nasze serca. I tak czasami piłujemy, tak? Tniemy, przycinamy, polerujemy, strugamy. Potem gruby papier ścierny. Potem coraz drobniejszy. A na koniec piękny lakier, tak? Wiecie, Kościół dla mnie to miejsce, w którym jest Kościół jest jak kopalnia diamentów. Jak są wykopane z ziemi, to nie bardzo je przypominają. I Bóg tak robi z nami. Daje się nam narodzić na nowo w różnych miejscach. Przeżywamy Bożą łaskę, przeżywamy Bożą obecność. Ja, bracia i siostry, nie pamiętam ani nic poza tym, że dotknął mnie Pan Bóg. Ja nie wiem, kto był na tym spotkaniu, kto głosił kazanie, kto prowadził, kto tu śpiewał. Słuchajcie, to było tak mało istotne. Najbardziej istotny był Bóg, który się dotyka twojego serca. I powiem wam, tylko to pamiętam, że się mnie dotknął. Bo to już było trochę czasu temu.
I wracając do tego, Bóg wydobył ten kamień gdzieś tam. Wydobył twoje i moje życie. I wrzucił cię do kościoła. I zaczęła się obróbka. Kościół to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, bracia i siostry. Ale tam wióry lecą. Tam wióry lecą. Tam odpadają te rzeczy, które są niepotrzebne. Czy jesteś ze mną w tym? Pamiętasz? Jest tak w twoim życiu? Bo w moim życiu tak jest. Oto mam koło siebie brata, siostrę. Oni są kochani. Bóg ich kocha. Wszystko fajnie. Ale kiedy jesteśmy razem ze sobą w relacji, to coś się zaczyna dziać. To jakieś kawałki moje odpadają. To gdzieś coś musi być przyszlifowane. To coś musi być przycięte. Bo inaczej się nie dopasujemy do tego miejsca, w którym mamy być. O czym dzisiaj mówię? Mówię o tym, bracie i siostro, że są różne etapy w naszym życiu. I słowo, które Bóg dał mi, abym dzisiaj z wami się dzielił, dał je do mojego serca, jest zapisane w pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale drugim. Wiecie, to jest taki moment bardzo kluczowy w życiu narodu izraelskiego. Oto król Dawid, o którym dzisiaj już wasz pastor wspomniał, ten król kończy swoją egzystencję ziemską. Dalej jest królem, ale nie jest już tak wprawny i władny jak kiedyś. Dzisiaj chcemy mówić o bardzo ważnych rzeczach. Tłumaczenie mówi, jeśli gdzie indziej trawa wydaje ci się bardziej zielona, to czas podlać własne podwórko. Czy jest to myśl odkrywcza? Znana od tysięcy lat, tylko może inaczej sformułowana. Często jest zazdrościmy innym, że im się lepiej wiedzie niż nam. W kościele ten brat ma lepiej niż ja. Boże, dlaczego tak jest, że jego wyróżniłeś, a mnie nie? Zdarza się wam tak czasami pomyśleć? I czasami, bracia i siostry, prostą przyczyną, dla której tak jest, że u ciebie bywa gorzej, a u niego lepiej, jest to, że zapomniałeś podlać swój trawnik. To taka analogia do Ducha Świętego, który jest żywą wodą. Amen? Duch Święty jest żywą wodą. Więc jeśli przyjdziesz do Niego i poświęcisz swój czas, to On podleje twoje wnętrze. I Boże Słowo w twoim sercu zacznie rosnąć. Kto się ze mną zgodzi i powie amen? Tak? Będzie tak. Wiecie, czasami spotykam, zanim przejdę do tego tekstu, spotykam ludzi, którzy mówią, ja tego nie czuję. Wiecie, i zawsze przypomina mi się ta historia, kiedy w ogrodzie Getsemane Pan Jezus modli się do swojego Ojca i mówi, Ojcze, oddam ten kielich ode mnie. Kiedy wtedy Pan Jezus powiedziałby, ja tego nie czuję, Ojcze, ja tego nie czuję. Niech to zrobi ktoś inny. Co byłoby dzisiaj z nami? Nigdy nie zastanawiałeś się w ten sposób, że ilekroć odmawiam Bogu, tak naprawdę staję w miejscu, w którym Pan Jezus nigdy nie chciał stanąć. Ilekroć zapominam podlać to swoje serce, ten swój ogródek, tylekroć zapominam o tym, co dla mnie najważniejsze. Popatrzcie, pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, może przeczytam ten tekst. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swemu synowi takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem. Dlaczego Dawid mówi do Salomona takie rzeczy? Jakbyście bardziej wgłębili się w tą historię, to okazuje się, że jego starszy brat Adoniasz ma już
swój elektorat. Miał już zastęp, z którym się poruszał po całym Izraelu. Adoniasz w swoim sercu myślał, że zostanie królem. A Dawid już był stary, więc byłaby ku temu sposobność. Ponieważ Adoniasz został jako najstarszy, tak? Absalom już nie żył. Więc Adoniasz został najstarszy, więc uważał, że ma pierwsze prawo. Zgodnie z postanowieniami zakonu. No pierworodny zawsze pierwszy. Ale Bóg już wcześniej objawił to, że to nie Adoniasz i nie Absalom będzie budował, tylko Salomon zbuduje świątynię. Nie król Dawid się tego podejmie, Dawid to przygotuje, ale to jego następca, Salomon. Bóg to wyraźnie powiedział. I naraz w tej sytuacji, kiedy widzimy Dawida, który już nie jest taki władny, nie jest taki wprawny, nie jest taki szybki, już na wojnę nie jeździ. Taki, można byłoby powiedzieć, staruszek, który siedzi w swoim domku i tak naprawdę za bardzo już wiele nie może zrobić. Stąd ta sytuacja w Izraelu spowodowała, że Adoniasz uznał siebie jako następcę tronu. I zaczął ku temu robić pewne postępy. I zaczął sobie to układać. I ten tekst mówi o tym, że sytuacja ma się inaczej. Mówi, przestrzegaj wiernie służby Pana, mówi do Salomona. Przestrzegaj służby Pana, chodź Jego drogami. Przestrzegaj Jego ustaw i przykazań. To mówi ojciec do syna. Czyń to wszystko, co jest zapisane w prawie, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił. Dokądkolwiek się zwrócisz. Czy to są słowa błogosławieństwa? Amen? To są słowa błogosławieństwa. Bóg dokładnie przez ojca Dawida przekazuje synowi poselstwo. Jak często jest z nami, że starsze pokolenie przekazuje nam? Czy powiesz na to amen? Ktoś nam Ewangelię przekazał. Ktoś nam powiedział, jaki jest Bóg. Co się dzieje dalej? Aby Pan dotrzymał też obietnicy, jaką mi dał, że mój potomek zasiądzie na tronie. Wiadomo ci także, co uczynił Joab syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi synowi Nera i Amasie synowi Jetera, których zamordował za krew przelaną w wojnie, dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak cię mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Twarde słowa? Dlaczego Dawid wydaje takie polecenie swojemu synowi? Wiecie, w tamtych czasach niewielu ludzi potrafiło się zmienić. Więc jeśli u kogoś znaleziono coś, czym splamił się, to najczęściej to kończyło się śmiercią. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy możliwość pokutować. Odwrócić się od grzechu. Już nie musimy ponosić to jako konsekwencji. Ale dla mnie Joab to jest ta postać, którą często możesz zobaczyć i w swoim sercu. To jest postać człowieka, który mówi, cel uświęca środki. Może w twoim życiu pojawić się taka myśl, bo to jest duch, który za tym stoi. Joab był osobą, która była bardzo oddzielnym mężem w walce. Ale jednak nie był w stanie sprostać
tym dzielnym wojownikom w walce. Więc postanowił, że uśmierci ich jako zemstę za śmierć najbliższych w czasie pokoju. Zajęca środki. I stąd popatrzmy na Joaba i zwróćmy uwagę na to, bo to jest słowo do każdego z nas. Kiedyś ktoś ci zaproponuje, żebyś złamał zasady dla wyższego dobra. Bóg nie przyznaje się do takiej postawy. I dlatego tą postawę Joaba Bóg uznaje za naganną. I za tą postawę Joab przypłaci to potem życiem. Więc jeśli przyjdzie do ciebie propozycja, musisz odpowiednio zareagować. Odrzucić to. Jeśli ktoś zaproponuje ci złamanie zasad dla wyższego dobra. To jest postawa Joaba. Czytamy to o Barzilaju. To był człowiek, który pomógł Dawidowi. Kiedy on musiał uchodzić przed Absalomem, swoim synem. Wiecie, to dowodzi temu, że Dawid był dobrym wojownikiem i dobrym królem, ale nie do końca dobrym ojcem. Był ojcem, który pobłażał swoim synom. Nie był wobec nich konsekwentny. Widzimy w Dawidzie człowieka, który kocha swoich synów, kocha miłością nierozsądną. Nie karcił swoich synów, kiedy zaczynali postępować źle. I nawet kiedy Absalom, to doprowadziło to do buntu, tak? To doprowadziło do buntu Absaloma. Absalom się zbuntował, chciał przejąć władzę nad Izraelem i to powodowało gorsze konsekwencje. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest w życiu każdego wierzącego człowieka, szczególnie liderów, by ich dzieci miały też konkretną korektę, żeby nie pozwolić rozwijać się złym nawykom. Czy powiesz na to amen? Bo jeśli będziesz bierny, to to urośnie do buntu. I tak się stało. Absalom zbuntował się przeciwko swojemu ojcu. Popatrzmy dalej. Barzilaj okazał łaskę Dawidowi, kiedy on uciekał z Jeruzalemu. Musiał uciec, opuścić to miejsce, w którym jako król sprawował władzę. Poszedł swoim orszakiem. Barzilaj go wspierał, żywił, pomagał. Ale był też Szimei. I werset 8 mówi, Ada, jest też u ciebie Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachury. On złorzeczył mi dotkliwie. On złorzeczył mi dotkliwie. Kiedy? Gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan. I ja przysiągłem mu na Pana, nie każę ciebie ściąć mieczem. Czy Dawid okazał mu łaskę? Okazał mu łaskę. Ale co mówi potem do Salomona? 9 werset. Lecz nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry. I zapewnie będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią wstąpiła do grobu. Popatrzcie, co daje za wytyczną Dawid swojemu synowi. Dawid mówi, nie ufaj ludziom, którzy się z ciebie naśmiewają, którzy nie szanują tego, kim Bóg jest w tobie. To jest bardzo poważna lekcja dla każdego z nas, bo wszyscy błędy popełniamy. Ja też ich sporo popełniam. Ale nigdzie Bóg nie stawia nas w sytuacji, w której pozwala nam z kogoś się naśmiewać. Psalm pierwszy mówi, nie zasiada w gronie szyderców.
Więc jeśli inni szydzą z kogoś, jeśli inni się z kogoś naśmiewają, ty się nie naśmiewaj. Najlepszym rozwiązaniem jest błogosławić. A więc Szymej. I potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami, został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował nad Izraelem w Hebronie, zaś panował 7 lat. W Jeruzalemie panował 33 lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca. A w jego królestwo było mocno ugruntowane. Chcę wam powiedzieć o dwóch etapach. Etap Dawida to był etap walki i pozyskiwania królestwa. Bardzo ważny etap. I chcę wam powiedzieć, że wy ten etap też przeszliście. To był etap walki i pozyskiwania. Myślę, że są na tej sali ludzie, którzy pamiętają, jak ten budynek był wznoszony. Czy był to etap walki? Nieźle musieli się w czasach poprzedniej władzy utrudzić ludzie, żeby wybudować taki obiekt. Było to niezwykłą walką, żeby otrzymać w ogóle ziemię pod budowę, żeby otrzymać materiał, kiedy niczego w sklepach nie było oprócz octu. W tych czasach to był czas ogromnej walki. I można byłoby porównać tamte czasy do czasy Dawida, do czasu zdobywania królestwa. Dawid wywalczył ogromne terytorium, ale nie potrafił tego terytorium ugruntować. I oto czytamy tutaj o Salomonie. Dopiero jego syn Salomon był w stanie ugruntować królestwo tą mądrością, której mu Bóg udzielił. I chciałbym porównać tych dwóch liderów, Absalom czy Adoniasz i Salomon. Ci liderzy, tak? Adoniasz, Absalom, oni by mogli stać w jednym szeregu z Dawidem. Byli to mężowie rycerscy, waleczni, wprawieni w boju. I dla wszystkich ludzi, którzy tam go otaczali, to były wzory. Taki powinien być nasz król. Natomiast Bóg dokonał troszeczkę zmiany. Mówi, na ten etap taki król był dobry. Ten etap był najlepszy dla niego. Ale teraz będzie etap ugruntowania. Ugruntowanie królestwa polega na tym, że potrzebni są inni ludzie, inne obdarowania, inna mądrość. To już nie jest typowa mądrość w walce, to jest mądrość w budowaniu. Amen? Jest zupełnie inna mądrość potrzebna. Jak w walce budowali szańce, tak, budowali tam, kiedy otaczali miasto, wały, tak, po to, żeby im było bliżej wejść na mury. Natomiast w czasach pokoju jest zupełnie inne budowanie. W czasach pokoju budujemy budynki, tak? I to jest bardzo ważne. Jest różny etap walki, pozyskiwania, jest inny etap ugruntowania. Salomon jest postacią, jest królem, który ugruntowywał królestwo. I żeby to móc zrobić, żeby stare sprawy nie obciążały, trzeba było się z nimi rozprawić. I to, co mam dzisiaj wam przekazać, to mam wam powiedzieć otwarcie, że każdy z was musi stare sprawy pozamykać. Jeśli masz coś otwartego, z czym się jeszcze nie uporałeś, to czas, bracie, czas, siostro, ten etap zamknąć. Bo nie zrobisz następnego kroku, dopóki trzymią cię stare sprawy. Więc jeśli z jakiejś sprawy w swoim życiu załatwiłeś źle, załatwiłeś niepoprawnie, dzisiaj mówi do ciebie, załatw te sprawy, wróć do tego, wyprostuj to w sposób należyty, bo On chce ciebie wprowadzić w nowy etap.
I dokładnie tak, jak powiedział to Dawid do Salomona. Mówi, pewne sprawy musisz załatwić. On mu wymienił te sprawy. Więc tak jak czytamy tutaj o Absalomie, tak jak czytamy tutaj o Abnerze, o Joabie, o Ebiatarze. To byli o Szimeim, to byli ludzie, którzy reprezentują pewne postawy. I te postawy trzeba w swoim życiu pozamykać. Nie pozwolić im się rozwijać. O Absalomie, Adoniaszu czytamy o postawie buntu. I popatrzmy, co tam czytamy. Przychodzi moment, kiedy doniesiono królowi Salomonowi o tym, że Adoniasz obwołał się królem, to on uchwycił się narożników ołtarza w świątyni i prosił o to, aby darowano mu życie. I co mu powiedział Salomon? Powiedział mu, idź do domu. Okazał mu łaskę? Okazał mu łaskę. Powiedział, iść do domu. Ale potem powiedział mu też jeszcze, że jeśli przyłapie cię na jakiejś zdradzie, zginiesz. Chwilę później Dawid umiera. I od 12 wersetu czytamy, zasiadł więc Salomon na tronie Dawida swego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Potem przyszedł Adoniasz, syn Hagity do Batrzeby, matki Salomona. Gdy ona zapytała, co twoje przyjście oznacza pokój, on odpowiedział pokój. Powiedział jeszcze, mam do ciebie sprawę. A ona rzekła, mów. Wtedy powiedział, ty wiesz, że należało się mnie królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael. Jak czasami chcecie coś załatwić, a nie chcecie z tą osobą załatwić to czy robicie tak jak on? On poszedł do matki. Poszedł do matki i mówi, załatw mi sprawę. Bał się z królem pogadać. Bo król dokładnie wiedział, co w jego sercu. I czytamy o tej historii. Ty wiesz, mnie należało się królestwo. Na czym bazuje? Na poczuciu winy. Dlatego, że Adoniasz w tym momencie czuje się tą osobą skrzywdzoną. Ty wiesz. To, żeby mnie udobruchać, tak? To taka jest cena. Załatw mi to. Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie i w taki sposób będzie chciał z tobą rozmawiać. Wiesz, ja zostałem skrzywdzony, ale możesz to jakoś zadośćuczynić. Załatw mi to. Strzeż się od takich ludzi. Czy matka dobrze zareagowała? Ja myślę, że ona się nie połapała, o co mu chodzi. Matka nie połapała się, o co chodzi do Adoniaszowi. To dzisiaj też do matek. Czasami się nie połapiecie, drogie siostry, co wasi synowie kombinują. Dlatego tym bardziej rozmawiajcie z mężami o wszystkich wydarzeniach. On coś zrobił. On miał plan. Adoniasz miał plan. On pragnął władzy. To było w jego sercu. Więc przyszedł do matki Salomona i mówi tak. Wiesz, należało mi się to królestwo. I że na mnie nastawił się cały Izrael. Czy ja mam elektorat? Że zostanę królem. Lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dane zostało memu bratu, gdyż Pan mu je przyznał.
Adoniasz był świadomy, popatrzcie, świadomy tego, że Bóg mu to dał. Ale on chciał coś ugrać dla siebie. Przemów więc do Salomona, króla, aby dał mi Abiszak, szunamitkę za żonę. Abiszak była tą osobą, która opiekowała się aż do śmierci królem Dawidem. Więc chciał przyciągać jak najwięcej na swoją stronę, jak najwięcej skorzystać. I wtedy Batrzeba nie wyczaiła tego, co on ma w swoim sercu. Często poczucie winy, poczucie czyjejś krzywdy może twoje serce troszkę zacienić. Dodać, że nie zobaczysz tego, co jest w sercu. Ona poszła za tym. Przyszła do króla. Król ją przyjął, ukłonił się. Ona wtedy wyjawiła mu swoją prośbę. 21 werset. Niech oddadzą Abiszak szunamitkę Adoniaszowi, twemu bratu, za żonę. Król Salomon odpowiadając rzekł do swojej matki. Dlaczego prosisz dla Adoniasza tylko o Abiszak szunamitkę? Owszem, poproś dla niego także o królestwo. Bo wszak on jest moim bratem, jest starszy ode mnie, a Ebiatar kapłan i Joab syn Serui są po jego stronie. Wiecie, Joab, mąż waleczny, nie widział w Salomonie króla. Ebiatar również nie widział w Salomonie króla. On na nich postrzegał, nie, nie, to jest mój król. I teraz przychodzi matka i prosi dla kogoś. Z reguły my chrześcijanie mamy tak, że jak ktoś dla kogoś prosi, a nie dla siebie, to jesteśmy skłonni dać. Bo jak nie dla siebie prosi, a to okej, nie ma sprawy. Ale tu była mądrość Boża. Bo Salomon rozpoznał, co było w sercu tego człowieka, jego brata Adoniasza. I powiedział tak, przysiągł król Salomon na Pana tymi słowy. Niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. Teraz oto, jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida, mego ojca, i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Dzisiaj, bracia i siostry, nie zabijamy ludzi. Nie walczymy z krwią i ciałem. Walczymy z postawami, które widzimy w tych historiach. To są postawy, które zalecił Dawid, aby zostały usunięte z Izraela. Bo Izrael nie będzie utwierdzony, jeśli będą wśród nich takie postawy. Postawa buntu, celu uświęcającego środki, czy stawania po niewłaściwej stronie. Zaraz też Salomon posłał Beneja, syna Jehojady, który zadał mu cios, także zginął Adoniasz. Ebiatarowi zaś kapłanowi oddał taki rozkaz. Udaj się do Anatot, do swej posiadłości, gdyż zasłużyłeś na śmierć. Dlaczego? Nie rozpoznał Bożego powołania i namaszczenia. Lecz dzisiaj jeszcze nie pozbawię cię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana Boga przed Dawidem, moim ojcem, i wycierpiałeś wszystko, co mi mój ojciec wycierpiał. Popatrzcie, czy on był zasłużony? Był zasłużony? Czy mamy wśród siebie zasłużonych braci? Zasłużone siostry? Ale tu o zasługi nie chodzi, bracia i siostry. Możesz być zasłużony. Ale jeśli rozpoznajesz Bożego powołania i namaszczenia, jeśli nie rozpoznajesz woli Bożej, tylko jak to pastor Leszek Mocha powiada,
Cały czas pracujesz na starym oleju namaszczenia. Czyli jak było kiedyś, tak było dobrze, a teraz już nie jest tak dobrze, więc będę wracał do tego, co było kiedyś. Oczywiście, są rzeczy, które są warte i ważne w dziś dzień. Ale rozpoznanie Ebiatara nie było właściwe. Czy Abiatar się pomylił? Abiatar stanął za tym, którego on uważał, że będzie królem. A czy Samuel, jak przyszedł do domu Dawida, tak? To na kogo patrzył? Kogo miał namaścić na króla? Pewnie pierworodnego, tak? A jednak nie tego wybrał Pan. I bracia i siostry, ważną rzeczą dzisiaj jest to, abyśmy umieli rozeznać, co jest wolą Bożą, a co nie. Żebyśmy umieli rozeznać, kogo Bóg do czego namaścił, jakie mu dał obdarowanie, jakie dał mu przygotowanie i w jakim etapie życia Kościoła jesteśmy. Bo od tego zależy, czy pójdziemy dalej, czy zrobimy kolejne kroki. Więc co do Abiatara, był kapłanem, pełnił służbę rzetelnie przez wiele, wiele lat. Ale u kresu swojego życia stanął po stronie Adoniasza. Bo i tak prawo nakazywało, żeby stanąć po stronie najstarszego wiekiem, pierworodnego. Więc trzymał się bardziej może litery prawa niż woli Bożej. Bardzo ważna lekcja. Tak też pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowa, które Pan wypowiedział odnośnie domu Heliego w Sylo. Pamiętacie to słowo? Że linia kapłańska tego domu zostanie zakończona, dlatego że Heli też swoich synów nie upilnował, też był wobec nich pobłażliwy i oni czynili nieprawość w Izraelu, a byli kapłanami. Bardzo ważna lekcja dla nas rodziców. Joab. Gdy zaś wieś o tym dotarła do Joaba, Joab opowiedział się za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się za Absalomem w czasie jego buntu. Stronił się Joab w namycie Pana, uchwycił się narożników ołtarza. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, iż Joab schronił się w namycie Pana, znajduje się przy ołtarzu, Salomon posłał Beneję, syna Jehojady, dawszy mu taki rozkaz, idź i zabij go. Poszedł więc Beneja do namiotu Pana i rzekł do Joaba, tak, nakazuje ci król, wyjdź. Lecz ten odpowiedział, nie wyjdę, tutaj zginę. I przyniósł Beneja królowi wiadomość, tak, rzekł Joab. I taką mu dał odpowiedź, rzekł więc król do niego, uczyń, jak sam powiedział, zabij go i pogrzeb. W ten sposób usuniesz ze mnie i z domu mojego ojca winę krwi, którą Joab przelał bez przyczyny. A Pan sprowadził jego krew na jego własną głowę, ponieważ on zadał cios dwom mężom sprawiedliwym, lepszym niż on, i zamordował ich mieczem bez wiedzy mojego ojca Dawida. Abnera syna Nera, dowódcę zastępu izraelskiego, i Amasę syna Jetera, dowódcę zastępu judzkiego. Niech krew ich spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa po wsze czasy. Dawid zaś, jego potomstwo, jego dom i tron niech mają pokój od Pana na wieki. Poszedł tedy Beneja syn Jehojady i zabił go, pozbawił go życia, pochowano zaś go w jego domu na pustyni. Potem zamiast niego ustanowił król Beneje syna Jehojady wodzem nad wojskiem, a Sadoka kapłana ustanowił król zamiast Ebiatara. Szymejego posłał król po niego i nakazał mu zbuduj swój dom w Jerozolimie i zamieszkaj w nim i nie odchodź stąd nigdzie. Szymej był człowiekiem, który, jak wcześniej mówiliśmy, był tym, który krytykował, naśmiewał się. I król Salomon okazał mu łaskę. Zbuduj sobie dom w Jerozolimie. Zbuduj sobie dom i nie odchodź od niego. Ale po 3 latach coś się stało. Oto niewolnicy mu uciekli. Więc
ruszył w pościg. Opuścił Jeruzalem. I król go wezwał. Powiedział, zapamiętaj to sobie, że w dniu, w którym wyjdziesz stąd i udasz się gdziekolwiek, poniesiesz śmierć. A ty odpowiedziałeś, słuszny to rozkaz i przyjąłeś go do wiadomości. Dlaczego więc nie dotrzymałeś przysięgi złożonej na Pana i nie wykonałeś rozkazu, jaki ci dałem? Po czym rzekł król do Szymiego, ty znasz całe zło twoje, serce jest świadome tego, co wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Niech wtedy Pan sprowadzi to zło na ciebie i na twoją głowę. Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed Panem. I 46 werset. Kazał wtedy król Benai synowi Jehojady i ten wyszedł i zadał mu cios, także zginął. Królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi. Umocnienie królestwa czy umocnienie społeczności Kościoła jest niezwykle ważne. Dzisiaj łatwiej jest nauczyć kultury Kościoła poprzez przykład niż naśladowanie osoby Jezusa Chrystusa. O wiele łatwiejsze jest nauczyć ludzi, jak się mają zachować w Kościele. Uczymy się bardzo szybko. Wiemy, co można, co nie można, co wypada albo co nie wypada. O wiele trudniejszą rzeczą jest nauczyć drugą osobę, jak żyć z Jezusem w bliskości codziennie. Jak Go naśladować codziennie w każdej sytuacji życia. Żeby to mogło zaistnieć, stare sprawy muszą zostać zamknięte. Więc jeśli masz takie sprawy, których nie załatwiłeś do końca dobrze i wiesz o nich, i Duch Święty ci o nich przypomina, to musisz do nich wrócić. Poukładać te rzeczy. Zamknąć te otwarte rozdziały. Tak jak zrobił to Salomon. Po to, by następne rzeczy, które Bóg ma dla ciebie, mogły przyjść i zostać w tobie ugruntowane. Uczniostwo, bracie i siostro, to miejsce, w którym trzemy jeden drugiego. I często na tym styku gdzieś powstają rany, bóle, ale to jest normalne. Do czasu, aż ten diament będzie wyszlifowany, piękny i okazały, to trochę potrwa, aż twoje życie będzie takie, jak Bóg tego pragnie. Po to, żebyś był przygotowany, wypróbowany do dzieła, do którego powołuje cię Bóg. Okazuje się, że nie wystarczy się nawrócić, żeby pełnić wolę Ojca w niebie. Okazuje się, że nawrócenie jest tylko początkiem. Potem trzeba przejść szkołę uczniostwa, żeby poznać Pana, poznać Królestwo, poznać jak to funkcjonuje, nauczyć się od drugiego, jak żyć, by podobać się Bogu. Nauczyć się tego, jak rozwiązywać problemy codzienności z Panem Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. Jak to robić? Więc to są rzeczy, których musimy się nauczyć. Bo jeśli nie nauczysz się, bracie i siostro, chodzić z Bogiem, jeśli nie nauczysz się być przy Nim blisko, to każda sytuacja twojego życia może stać się dla ciebie wielkim wyzwaniem, w którym nie będziesz wiedział, co zrobić. Więc, przepraszam, z jednej strony ważne jest to, żebyś znał Biblię, ale z drugiej strony jest bardzo ważne, abyś słyszał głos Ducha Świętego. Pan Jezus kiedyś powiedział, że owce moje słuchają mojego głosu i idą za mną, tak? Więc jeśli nie potrafisz spośród głosów, które do ciebie docierają, wyłapać tego jednego, zawsze będziesz pogubiony. Często się zdarza, że chrześcijanie mówią, no ja kocham Boga. Ja kocham Kościół, ale ja nie mam czasu. Wiecie, to są rzeczy niespójne. Nie można kochać Boga, kochać Kościoła i nie mieć dla nich czasu. To jest fałszywa Ewangelia, jak tak mówisz. Skoro nie masz czasu, to znaczy, że coś jest do zmiany w twoim życiu. To twoje serce się musi zmienić. Bo Bóg każdemu da 24 godziny, nie tylko tobie. I jak to jest, że jeden ma czas, a drugi go nie ma? Nie pomyśleliście o tym? Oto Bóg kocha każdego. I każdemu daje propozycję, abyś za Nim szedł. Ale jeśli w twoim życiu priorytetem jest praca
egzystencja, utrzymanie, godne życie. To nie zaprowadzi cię to do miejsca czystości, świętości i obecności Bożej. To jest niemożliwe. Nie możesz dwom Panom służyć pieniądzem. Jeśli pieniądze stają się dla ciebie ważniejsze niż Chrystus, to jesteś daleko od Boga. Dlatego potrzebujesz przyjść do Bożej obecności i rozprawić się z tymi otwartymi rozdziałami w swoim życiu. I powiedzieć: Boże, nie zgadzam się, aby te rzeczy miały w moim życiu miejsce. Ja chcę być Tobie poddany, podobny. Śpiewaliśmy piękną pieśń ostatnią. Żyję nie ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Wiecie, ja widziałem Chrystusa, ale zapracowanego w sprawach Królestwa. Ja nie widziałem Go nigdy w sytuacji, żeby On zasuwał przy tych wszystkich stołach jako stolarz od rana do wieczora i nie miał czasu na relacje z Ojcem. Ja widzę Go raczej, że On zasuwał między ludźmi od rana do wieczora, a potem szedł na górę i miał relacje z Ojcem. Jemu to nie przeszkadzało. Czy powiesz na to amen? Więc jeśli masz wymówkę, to chcę ci powiedzieć, że tą wymówkę dał ci diabeł po to, żeby cię okraść. Jeszcze dwa fragmenty, może zdążę. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, żeby nie było, że tylko ze Starego Testamentu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. Tak staną się to wrogami człowieka, domownicy jego. To mówi Jezus. Czy w twojej Biblii też to jest napisane? Bracie i siostro, on powiedział i wie, co mówi. Wszystkim nie dogodzisz. To mówi Jezus. Nie możesz mieć wszystkiego. Możesz mieć Jezusa i to, co Jezusowi poddane, albo resztę. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kwestia priorytetów, tak? Bóg mówi, priorytetem jestem ja. A reszta jest po mnie. Reszta wynika z tej relacji ze mną. Jeśli w twoim życiu z relacji z Ojcem w niebie nie wynika nic więcej, to jest tragedia, to trzeba coś zmienić. To trzeba się do Boga zbliżyć i zastanowić nad swoim życiem. Coś trzeba usunąć. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Po co nosić chrześcijanowi krzyż? Wiem, że niektórzy je tu wieszają, inni nawet w poprzek, a niektórzy to w kolczyku mają. Ja wszystko rozumiem, ale nie o taki krzyż tu chodzi. Krzyż to narzędzie śmierci. Więc codziennie coś trzeba uśmiercić, bracie i siostro, z tej cielesności, która toczy nasze życie. To ona powoduje, że twoje życie jest tak, jakie jest. Więc jeśli chcesz, żeby coś się zmieniło wewnątrz, musisz z tym przyjść do Boga i ukrzyżować cielesność. Kto stara się zachować swoje życie, Jezus mówi, ten je straci. Jeśli dla ciebie egzystencja twoja, twojej rodziny jest najważniejszą rzeczą na świecie, jest celem życia, Chrystus ci nie pomoże. Zajdziesz tam, dokąd cię twoja filozofia życia doprowadzi. Dlatego Pan Jezus mówi, dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga pozostawiona. Dwóch będzie orać na polu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. On to mówi do nas. Możesz być tak zajęty. Niektórzy nawet są tak bardzo zajęci, że nie mają czasu
na nic. Na rodzinę, na dzieci, na żonę, na kościół, na relacje z drugim człowiekiem. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że to jest bardzo smutne, kiedy chrześcijanin daje się do takiego miejsca zapędzić. My tak naprawdę nie pamiętamy po tych, którzy odchodzą, nic innego jak tylko wspólnie przeżytych relacji. Niedawno mieliśmy okazję odprowadzić jednego z naszych braci w zborze w Żarach. To był zawsze człowiek uśmiechnięty, pełen radości. Nigdy mu nie było ciężko pomóc. Ale było widać w nim, że Jezus w nim żyje. Wiecie, tacy ludzie po prostu, kiedy już zaczynamy o nich myśleć, kiedy czytamy list, który rodzina sporządza o nim, jakim był człowiekiem. Najczęściej piszą to dzieci. Co o tobie twoje dziecko napisze jako swoim ojcu czy matce? Mój tata był kochany, bo dawał mi pieniądze. Moja mama była kochana, bo dawała mi pieniądze. Czy może napisze: mój tata był kochany, bo spędzał ze mną czas. Mój tata był kochany, bo jeździł ze mną na wycieczki. Razem paliliśmy ognisko. Razem spożywaliśmy posiłek. Razem bawiliśmy się. Jak nasze dzieci nas zapamiętają? A może zapamiętają nas jako ludzi stale niedostępnych? Zawsze są gdzieś w centrum akcji, bo firma potrzebuje. Dzisiaj mówimy o ważnych rzeczach. Czy masz czas dla nich? Czy masz czas dla dziecka duchowego, żeby go nauczyć, jak żyć z Jezusem? Chrześcijanie zajęci Królestwa Bożego nie budują. Oni tylko psują statystyki. Więc przemyślmy to, bracia i siostry. Czy to, co Bóg nam dał i czas, który nam dał, nie dał nam właśnie po to, abyśmy go poświęcili Jemu, na Jego chwałę. Czasami się zastanawiam nad tym, dlaczego jest tak, że mu głosimy tak wiele kazań, a mało kto już je pamięta. I tu mam odpowiedź. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Tak? Jeśli ktoś ciebie przejmuje jako Józka, Darka, Franka, a nie widzi w nim Jezusa, który chce dzisiaj tobie coś dać, nic nie dostaniesz, nic nie przyjmiesz. Ale jeśli potraktujesz swojego brata, siostrę, który do ciebie przychodzi i coś przynosi słowo, wtedy skorzystasz. Nagrodą u proroka jest proroctwo, słowo od Pana. U sprawiedliwego, że ta sprawiedliwość będzie ci dana. U pasterza twoje zranienie zostanie naprawione, tak? Twoje serce zostanie uleczone. U nauczyciela pewne rzeczy zostaną wyprostowane, których się źle nauczyłeś. Rozpoznawajmy Boże obdarowanie w ludziach, którzy są wokół nas. Ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Wiecie, Bóg pamięta. Bóg pamięta to, co zrobiłeś i to, czego nie zrobiłeś, kiedy mogłeś zrobić. Kiedy staniemy przed Nim, to On te rzeczy, które pamięta, nam opowie. W
24 werset 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę powiadam wam, że wśród stojących tutaj są tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Królestwo Boże to jest to, co ze swojego serca możesz wnieść w życie drugiego brata, siostry, człowieka na ulicy. Królestwo Boże, Pan Jezus powiedział, jest pośród was i powiedział, że w was będzie. Amen. Ono jest w nas przez Ducha Świętego. To, jaki jesteś dla drugiego człowieka, tak naprawdę to widać, kiedy jesteś z nim. Jeśli w twoim sercu jest miłość, to nie będziesz osobą bierną. Ale będziesz osobą, która chce pomóc. Która wyciągnie rękę. Która pomoże. Bóg po to włożył swego ducha do naszych serc, żebyśmy kochali, żebyśmy pomagali, żebyśmy wspierali. Nie po to, żeby zamknąć go w nas, ale po to, aby mógł wylewać się na zewnątrz. Wiecie, Kościół to jest takie piękne miejsce, w którym błogosławieństwo może przepływać. Ty pomożesz temu, on pomoże drugiemu i tak, wiecie, to idzie. I tak wspieramy się wszyscy i sięgamy wyżej i więcej. Do tego powołał ciebie Bóg dzisiaj, bracie i siostro. On chce, żebyś był narzędziem Jego chwały. On poza tobą tutaj nie ma nikogo. Ma ciebie. Wybrał ciebie. Po to, abyś stanął w miejscu Jego chwały. Abyś stanął w miejscu Jego powołania. I żebyś wykonał Jego wolę. Apostoł Paweł powiedział tak. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jesteś posłańcem. I Bóg posyła ciebie do drugiej osoby, do drugiego człowieka. Nie ma nikogo innego. Ale żebyś umiał wykonać dokładnie to, co On od ciebie chce, trzeba temu życie poddać. Nie możesz żyć z Bogiem tylko od okazji do okazji. Ale trzeba z Nim żyć codziennie. Więc jeśli godzina modlitwy, to godzina modlitwy. Wiecie, jak masz wiedzieć, co Bóg chce od ciebie, jeśli ty nie spędzisz czasu z Nim? Jeśli nie masz godziny z Nim, to jak? To skąd masz wiedzieć, czy to trzeba zrobić, czy nie trzeba? Skąd masz wiedzieć, do kogo trafić, co mu powiedzieć, jak go podnieść, jak go zachęcić? Skąd masz wiedzieć? Czytając Biblię, owszem. Ale chcę ci powiedzieć, że Duch Święty dokładnie wie, czego użyć z tej Biblii, żeby trafić do serca twojego brata. Żeby trafić do serca twojego sąsiada. Bóg wie, co użyć. Dlatego potrzebujesz słyszeć Jego głos. I potrzebujesz znać Jego słowa. I potrzebujesz przebywać w Jego obecności. Bo tylko stamtąd możesz mieć zasilanie. Jeszcze jedna myśl. Pewien obraz. Kiedy Mojżesz podszedł do krzewu gorącego, krzew się spalał czy nie? Nie spalał się.
Więc zainteresowało go to zjawisko. Tak? Więc jeśli w twoim życiu będzie tak, że będzie płonął ogień Ducha Świętego, a ty sam nie będziesz się spalał, to każdy przyjdzie się temu przyjrzeć. Czy powiesz na to amen? Każdy przyjdzie się temu przyjrzeć. Bo to nie jest normalne, skąd ten człowiek czerpie tyle energii, że tyle ma i może tyle dać. Ale to, co jest najważniejsze, bracie i siostro, to musisz być podłączony do nieba. Jeśli nie będziesz podłączony do nieba, bardzo szybko się spalisz. I w swojej służbie już takich ludzi nieraz widziałem. Pojawiał się w kościele miesiąc, dwa, wszystko by robił. Kurz i wiatr. Dwa miesiące, ciach, spalił się i dwa lata go nie ma. Czynił to o własnych siłach. Mówi, musisz być podłączony do źródła, które jest poza tobą. Jeśli tam będziesz podłączony, to zasilanie się nie wyczerpie. Ale cały czas będziesz zasilany. I cały czas będziesz miał siłę, będziesz miał ochotę, będziesz miał pragnienie, będziesz miał gotowość, bo to wszystko pochodzi z nieba. Czy powiesz na to amen? Czy chcesz tego dzisiaj? Aby Bóg tak cię wyposażał w swoim duchu, żebyś umiał być zawsze tam zasilony i z nieba czerpiąc dawać innym ludziom, których Bóg stawi wokół ciebie. Niech was Bóg błogosławi, bracie i siostry. Powstajmy do modlitwy, wołajmy do Boga. Tato, dziękujemy ci za to spotkanie. Dziękujemy ci za rzeczy, które dzisiaj do nas mówisz. Panie mój, modlę się o to, aby te słowa, Panie, przemieniły nasze serca. Boże, abyśmy nie byli już ludźmi, którzy tylko z pozoru, Panie, ale żebyśmy całym sercem zasileni w Tobie mogli służyć innym. Panie, Ty nas powołałeś, abyśmy skupili się na Tobie i abyśmy czerpali z Twojego Ducha, Panie, przyjmowali do swojego serca, aby nasze serca były zmienione. Ojcze, modlę się, aby Twoje słowo nas przemieniło. Panie, modlę się, abyś dał nam mądrość w zamknięciu starych rozdziałów. Rzeczy, które Ciebie nie chwalą, które są niewłaściwe, Panie, których musimy się wyzbyć. Panie, modlę się o to, aby te rzeczy, które są zamiecione pod dywan, zostały spod tego dywana wymiecione, Panie, i usunięte. Te wszystkie rzeczy, które Ciebie, Panie, nie chwalą. I Boże, mój Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa, abyś, Panie, dokonał przemiany w naszym życiu. Panie, abyś ułożył właściwie priorytety w naszym życiu. Abyś Ty, Panie, był zawsze pierwszy. Aby od Ciebie zależało całe nasze życie. Abyśmy już nie żyli dla siebie, żebym nie żył ja dla siebie, Panie, ale żebyś Ty mieszkał we mnie, abyś Ty żył we mnie i był błogosławieństwem, Panie, dla ludzi, którzy mnie otaczają. Aby moje życie, Panie, było życiem zmiany, które, Panie, Ty dokonujesz pośród, Panie, moich przyjaciół, kolegów i znajomych. Wszędzie tam, gdzie mnie stawiasz, Panie, by był człowiekiem, który chodzi w Twojej mocy i chwale, który potężne rzeczy, Panie, może oglądać, Twojej łaski. Dlatego, Panie, my modlimy się o Twoje przemiany, modlimy się o to, aby nasze serca były przemienione, Panie, aby były wolne, Boże, do tego, aby Ci służyć i wykonywać Twoje dzieła. Panie mój, modlę się o to, abyś dał nam mądrość tym, abyśmy zamknęli te rzeczy, które mamy zamknąć, Panie. I abyśmy otwarli te rzeczy, które mamy otworzyć. Ojcze, prosimy Cię o Twojego Ducha, abyś nam wskazywał, Panie, aby każdy z nas, nasze serca miały przemienione przez Twoją Ewangelię, przez Twoje Słowo, Panie. I aby nasze życie, Panie, było pod namaszczeniem Twojego Ducha Świętego. Panie, abyśmy nie korzystali z tego wszystkiego, co było kiedyś, Panie, tak jak to wtedy było dobre. Ale, Panie, abyśmy przyjmowali od Ciebie to, co masz na dzień dzisiejszy dla nas. Abyśmy szli, Panie, w tym, co Twoje i co jest dobre, co jest nowe według Twojego Ducha, Panie. Tak jak Ty chcesz działać dzisiaj, chcemy, Panie, wykonywać w każdej formie, w każdym działaniu, w tej kulturze, w której żyjemy, Panie, abyś użył nas dla Twojej chwały i aby imię Jezus było uwielbione. Abyśmy, Panie, byli zawsze światłem, które odbija Twoje światło. Panie, my nie chcemy nic innego w naszym życiu, jak być lustrem, które jest skierowane na Ciebie i które świeci wszystkim tym, którzy mogą na nas spojrzeć. Panie, modlę się, przemienię nasze serca.
Panie, tak bardzo potrzebujemy tego, abyś przemienił nas. Abyśmy byli ludźmi, Panie, którzy wykonają Twoje dzieło według woli Twojej. Panie, my nie chcemy przespać tego, co Ty chcesz zrobić, ale chcemy w tym wziąć udział. Dlatego modlę się, Panie, o to, abyś ten etap ugruntowania, umocnienia w Kościele w Ustroniu, Panie, abyś ten etap, Panie, wykonał. I aby każdy z nas w tym etapie umiał się odnaleźć, Panie. Aby umiał odnaleźć Twój głos. Umiał odnaleźć formę, w której to, co Ty wkładasz w nasze serca, można wykonać. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Aby dokonały się Twoje przemiany. Ponieważ Ty, Panie, planujesz kolejny przyrost i kolejne działanie. Ty chcesz, Panie, na tym fundamencie, który tu jest, zbudować kolejne piętro. Boże mój, modlę się o to, aby to stało się naszym życiem. Aby to Słowo stało się naszym życiem, a Ty jako Pan i Bóg, abyś odebrał sobie z tego chwałę. Uwielbiamy Cię, Panie. Amen.